Najgorszym wrogiem każdej diety jest kompulsywne podjadanie, kiedy z różnych stron domu wołają do nas różne przekąski, mniej lub bardziej zdrowe. Wołają. Wczoraj wołały z toalety, dzisiaj wołają z różnych innych miejsc. No i dzisiaj chcemy odpowiedzieć na ich wołanie. Tak, odpór tym przekąskom za pomocą zdrowej broni, artylerii w postaci przekąsek, które przyrządzi Monika Morozowska z jagodą, która pracowicie ubije jajka. Dzień dobry, dziewczyny. Bardzo miło was gościć. Te przekąski będą jakie? Te przekąski będą głównie na słono. To są przekąski z mojej nowej książki, ale dlatego jagoda jest dzisiaj ze mną w kuchni, bo jagoda mi bardzo często w przygotowaniu dzielnie pomaga. No to zaprezentuj tę książkę. Książka, tak. Książka jedna jest u was, druga książka jest tutaj. To są przepisy na zdrowe przekąski, czyli na takie rzeczy, które możemy sobie naprawdę w bardzo szybki i łatwy sposób przygotować w domu. A później możemy to sobie zabrać do pracy, możemy zabrać na piknik, możemy dziecku zapakować. Wegańskie? Nie, to są przepisy wegetariańskie. Tam są jajka, tam jest ser, teraz już w piecu właśnie są kotleciki z dodatkiem parmezanu, takie pulpeciki. Będziemy robić jagoda, tutaj dzielnie ubija jajka, bo będzie makaron sojowy z omletem takim bardzo drobno pokrojonym. Zrób sobie krótką przerwę, jagódkę, ja ci pomogę. Nie? Nie? Nie. Niestety no dobra, to i tak ci pomogę. O matko, będą jajka na sukience, coś czuję, że omlecik się nie uda. Uf, już ubite, udało widzisz? Się. Nie. Nie. Łatwe i proste do zrobienia. Łatwe i proste do zrobienia, takie, które naprawdę możemy zrobić dosłownie w kilkanaście minut, albo które możemy sobie zrobić dzień wcześniej i później, co jest jakby takim motywem przewodnim tej książki. Chodziło o to, żeby to były rzeczy, które będą smaczne też na zimno. A, że nie, zabieramy do pudełeczka, tak, do że pracy. Nie musimy się denerwować, że na przykład jeżeli w pracy nie ma żadnej kuchenki mikrofalowej, których akurat jestem przeciwnikiem, ubijaj, bo nie będzie omlety. Nie ma przerwy. To one też będą fajnie smakować, jeżeli sobie je zjemy na zimno. No wy będziecie to jeść na ciepło, mam nadzieję, chociaż ja wiem, że Marcin jest miłośnikiem kuchni wegetariańskiej. Bardzo, ale żebyś wiedziała, że ostatnio coraz bardziej się do niej przekonuję. Czuję się po niej taki jakiś lekki, jak piórko. Czuję, że lepiej śpię. Lepiej biegam też na bieżni. Mam nadzieję, że nie zaśniesz tutaj. Ja też mam taką nadzieję do końca programu. A twoje dzieci odziedziczyły po tobie skłonność do gotowania i do miłości do kuchni? Jak widać. Znaczy, jak widać... Jagoda, jak widać, tak. Jak widać, Jadwiga. Jadwiga, raczej Jagoda. Jagoda faktycznie od małego zawsze lubiła pomagać. Prosiła, żeby jej przesunąć krzesło, żeby mogła coś tam pomieszać, tak. Karolina nie. Karolina jak musi, jak ją proszę sama, żeby coś przygotowała, to zrobi, ale to z takim bólem. Natomiast Józek też bardzo lubi. I Józek jest bardzo taki precyzyjny. On jak coś robi, to jest po prostu 200% skupienia. Jak robił, ja się śmiałam, jak robił ciasteczka, to z taką precyzją tak odmierzał sobie, żeby wszystkie były identyczne. Po prostu jak na czterolatka, to naprawdę było to dla mnie kosmiczne doznanie. Wpadliśmy do kuchni dosłownie na moment, po to, żeby przypomnieć państwu o tym, że Monika wydała fajną książkę Zdrowe Przekąski. Dziękuję bardzo. Ja sam jestem fanem szybkich kuchni, nie lubię sterczeć dużo nad garami, więc jak coś da się zrobić w 3 minuty, to trzeba to tak zrobić, co już żeby to szybko zjeść. Dziewczyny. Co już zrobiłyśmy? Jagoda właśnie kończy tutaj sałatkę z komosą, ja obieram do niej buraki. Akurat tutaj dałam buraki gotowane, jeżeli chodzi o książkę, tam jest też podany dokładny przepis, jak zrobić bardzo prosto buraki kiszone, bo one w takiej sałatce świetnie smakują. Jest bardzo prosta pasta z czerwonej soczewicy, z cebulą i z sezamem. To tutaj ta miska z tym chlebkiem. Mamy też kotleciki, widziałam, że próbowałeś, więc bardzo może dobre. Ty powiesz. Chrupiące i przelatują po prostu nie przerywając snu. Programu. Nie przerywając snu. Bardzo, bardzo wdzięczne kotleciki light. Tak. No i to właściwie... A, i tu mamy jeszcze taką też na zimno, można na ciepło. Makaron albo ryżowy, albo sojowy z cieniusieńko pociętymi liśćmi nori, z surową pieczarką, bo pieczarki można też jeść na surowo, trochę czerwonej cebuli i omlet pokrojony w cienkie paseczki. Co dzisiaj z mamą przygotowałyście? Pastę do chleba. Tak. Z czego ta pasta? Z socze? Soczewicy? Soczewicy. No, możesz zobacz, masz ściągawkę, możesz patrzeć, co tutaj jest.
gdzie? Te przepisy wszystkie wykorzystują składniki... Książkę ze ściągą. Tam jest książka ze ściągą. Proszę. Wszystkie składniki sezonowe. Nie mamy tutaj żadnych nowalijek, żadnych pomidorów i różnych innych rzeczy, tylko faktycznie te wszystkie cztery przepisy, które tutaj są, to są buraki, które są cały rok, to są pieczarki, które są cały rok, to jest czerwona soczewica, to jest czerwona fasola, więc naprawdę jest też bardzo tak sezonowo potraktowana.